metody, narzędzia, triki, techniki. Ciągle szukamy idealnego sposobu na to, żeby osiągnąć nasze marzenia i cele. Na to, żebyśmy byli tam, gdzie chcemy być. Ale się okazuje, że nie działa, że nie jesteśmy tam. Co się takiego dzieje tam, że nie potrafimy? Bo te wszystkie narzędzia, metody, techniki, triki wpadają na nasze wnętrze. Wpadają na to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co sobie myślimy, jak działamy. I co z tym zrobić? Po prostu zobaczyć, kim tak naprawdę jesteśmy. Odkryć siebie. Więc ja mówię głośno i wyraźnie do wszystkich, którzy chcą mnie słuchać, zapomnij o zarządzaniu sobą w czasie, a skup się na tym. Na tym, kim jesteś. Odkrywaj. Odkrywaj siebie, to, co lubisz, tego, czego nie lubisz. Odkrywaj swoją prawdziwą motywację, co cię tak naprawdę motywuje. Odkrywaj potencjalne konflikty wewnętrzne, które są w tobie, które nie pozwalają ci iść do przodu. I bazując na tym, na tych odkryciach, dopiero zaczniesz szukać jakichś technik, metod, które cię popchną do przodu. A co rozumiem przez odkrywanie? Kiedyś rozmawiałem z prezesem sporej spółki z ustabilizowaną pozycją zawodową i prywatną. Sobie tak rozmawiamy i on mówi, wiesz co, Grzegorz, jestem leniwy. Ja na to, ale jak to jesteś leniwy? Ty leniwy? Jesteś prezesem, masz dużą spółkę, jesteś właścicielem, a jak to? Nie rozumiem. Wiesz co, jest, mam taką sprawę, ponieważ chciałem coś zrobić, od 2 miesięcy odwlekam. Przekładam. Nie chce mi się. I zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Co takiego go powstrzymuje? I w czasie tej rozmowy odkrył, że tak naprawdę nie jest leniwy, ale tak po prawdzie to po prostu mu się tego nie chce. Nie jest to jakaś ważna rzecz, może to odłożyć. I po tej rozmowie okazało się, że w ciągu 3 dni odkrył. Znaczy zrobił to, co miał do zrobienia. I my często mówimy, że czegoś nie potrafimy zrobić i kończymy na tym takim jednym zdaniu. Jestem leniwy, nie chcę, mi się nie potrafi. To jest taki wierzchołek góry lodowej. Wierzchołek góry lodowej, która jest dość wielka i bardzo rzadko spoglądamy poniżej wody. A jak wiemy, większość góry lodowej jest pod wodą. Trzeba tam zajrzeć. Jak nie zajrzymy, to stoimy w miejscu, bo coś nas powstrzymuje, nie wiadomo co. Ja jakieś 15-16 lat temu byłem przed wyborem, na jakie studia pójść. Zastanawiałem się, elektronika czy informatyka. Brałem pod uwagę bardzo dużo argumentów. Ale wiecie, co przeważyło? Zadałem sobie pytanie, a gdzie będę mniej przed komputerem? Stwierdziłem, elektronika. I poszedłem na elektronikę. Ale przecież podejście typu, gdzie będę mniej przed komputerem, jest tak naiwne z perspektywy dzisiejszych czasów. Gdzie większość prac biurowych to jest komputer, krzesło i myszka. I gdybym ja wtedy zadał sobie pytanie, dlaczego ja tak myślę, może bym nie popełnił błędu iść na tą elektronikę. A czemu mówię, że być może to był błąd? Ponieważ przez 5 lat studiów elektronicznych nie zrobiłem żadnego, powtarzam, żadnego projektu elektronicznego praktycznie. Trochę wstyd się przyznawać, prawda? A co robiłem na studiach? Wstąpiłem do organizacji studenckiej i bardzo mocno się tam udzielałem, bo mnie wciągali ludzi, organizacja, zarządzanie. I dopiero kilka lat po studiach uświadomiłem sobie, gdzie ja jestem, gdzie są te moje mocne strony i w tą stronę powinienem iść. Żebyście mogli szybciej pójść, ja proponuję zadawać sobie pytania. I to dobre pytania, żeby odkryć szybciej, co tak naprawdę lubicie, czego nie lubicie, gdzie macie iść. A co mówię dobre pytania? Bo często my zadajemy pytania, tak jak to się mówi, z punktu, w którym siedzimy, a te pytania są dość wąskie. To trochę tak, jakby was zapytał, albo wy byście mieli w planach, jaki telewizor kupić, albo za co kupić. Jedni zadadzą sobie pytanie,
jak mogę na ten telewizor oszczędzić, a drudzy, jak mogę na niego zarobić. Dwa różne pytania i kompletne różne odpowiedzi. I tak samo jest z nami, o nasze wnętrze. Często nie zadajemy sobie kolejnych pytań, żeby odkryć, co tam jest. Wręcz nie potrafimy zadać to jakby pytania out of the box, jak to się mówi. I zostajemy. Zostajemy u czubka góry lodowej, nie odkrywając siebie. A ja proponuję wam, zadawajcie pytania różne, szerokie. Zaczynając od pytań, które zadają wam koledzy, znajomi, nauczyciele, mentorzy, poprzez czytanie książek. Książek, które często mają dużo fajnych pytań. I ja miałem taką jedną książkę, która zmieniła moje życie. To był Plan lotu Briana Tracy'ego. Ja nazywam tą książkę 1000 pytań o to, gdzie chcesz być za 5, 10, 15 lat. Odpowiedziałem sobie na te pytania i okazało się, że w ciągu roku rzuciłem moją korporację i założyłem własną działalność, bo to było bliższe mi. I tak naprawdę nie pomogły mi żadne techniki, metody, tylko po prostu proste pytania. Proste pytania, gdzie ja zadałem sobie pytania, kim jestem, co chcę robić, gdzie chcę być. A kiedy zadawać sobie te pytania? Mogę powiedzieć codziennie, ale to byłoby zbyt banalne. Wtedy, kiedy nie chcemy coś osiągnąć, a się okazuje, że nie jest. Chcemy osiągnąć nasze cele, a tutaj się okazuje, że walczymy z czymś i coś nam nie pozwala osiągnąć tego. Kiedyś rozmawiałem z konsultantem biznesowym, człowiekiem, który jest bardzo ogarnięty. I on mówi mi, Grzegorz, mam problem. Jaki? Od roku próbuję napisać książkę, która bardzo mi pomogłaby w biznesie, ale nie potrafię. Nie zacząłem nawet strony. Nawet 2 tygodnie temu powiedziałem, codziennie godzinę będę pracował nad tą książką z rana. I co? Nic. Zero. Ja zacząłem go pytać, ale dlaczego, co się dzieje i tak dalej. Okazało się, że wszystkie techniki, metody stosował, ale nie udawało się. Ale gdy tak zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że miał wewnętrzny konflikt. Bo z jednej strony chciał napisać książkę, żeby biznes mu się rozwinął, a z drugiej strony potrzebował utrzymać bieżącą działalność, żeby opłacić wszystkie rachunki, utrzymać rodzinę. Napisać książkę? Czy utrzymać rodzinę? Napisać książkę? Czy utrzymać rodzinę? I żył w takim konflikcie wewnętrznym, siłując się cały czas ze sobą. Siłując się z tym, żeby to zrobić. Wręcz zaczął źle myśleć o sobie, bo jest taki nieudacznik, że nie napisał tej książki. A okazało się, że to jest proste. Po prostu spojrzeć na to, dlaczego to mi się nie udaje. Co się z tym dzieje? I on zobaczył to w końcu. I uświadomił. I znalazł trzecie wyjście. I okazało się, że potrafił to w ciągu miesiąca zacząć pisać tą książkę regularnie, by ją w niedługim czasie skończyć. Ale musiał sobie uświadomić swój konflikt wewnętrzny. Dlaczego coś mu się nie udaje? Pytajcie siebie, dlaczego mi się nie udaje? A później zapytajcie, dlaczego to w ogóle chcę? Z drugiej strony często stawiamy sobie cele i marzenia. Tak najczęściej się dzieje na początku roku. Na początku roku 30% więcej ludzi chodzi na siłownię, a w lutym wiecie, co się dzieje. Spada do normy. I ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Znowu mi się nie udało, to bez sensu, nie warto. A może tutaj chodzi o to, jak my się motywujemy do tego, bo często stawiamy sobie cele w stylu SMART, nie wiem, czy słyszeliście. Czyli specyficzne, określone w czasie, realne do osiągnięcia. Zrzucę 10 kg do końca marca, przebiegnę maraton, skończę studia. I część tych celów nie osiągamy. Tylko jak patrzę na taki cel, zrzucę 10 kg, to pytam się, po co? Czy ta liczba cię motywuje w ogóle? Czy ona dociera do ciebie, do twojego wnętrza? Bo może to nie jest to, co powinno być twoim celem. Może to powinno być tylko twoim wskaźnikiem, to, czy idzie w dobrą stronę. A powinien się skupić na czymś innym. Po co chcesz schudnąć? Po co chcesz zacząć ćwiczyć? Po co ci milion na koncie? Niektórych oczywiście rajcuje to, że mają milion na koncie, ale niektórzy chcą te pieniądze, żeby pojechać w daleką podróż, albo chcą kupić dom, albo chcą cokolwiek innego.
I to tak naprawdę ich nakręca. Ja parę lat temu uzmysłowiłem sobie, że chcę żyć 120 lat. Podobno tyle możemy żyć. Piękny cel. 120 lat, ale to wiecie, takim być człowiekiem w pełni ruchawym, jak ja to mówię, z pełną świadomością psychiczną, a nie gdzieś tam na łóżku z boku. I zastanawiałem się, jak to zrobić. I nic więcej nie postanawiałem, stwierdziłem, że chcę. Z drugiej strony bałem się tego, że właśnie skończę niekorzystnie, mając te 120 lat, czyli gdzieś na łóżku jako warzywa. Więc zacząłem się zastanawiać, co mogę robić. I poprzez taki cel, gdzie on mnie motywował z jednej strony do i od, okazało się, że zacząłem lepiej się odżywiać, ćwiczyć, dbać o siebie. Przy okazji schudłem 10 kilo przypadkiem, nawet nie chciałem. Więc to, co ja chcę dzisiaj do was powiedzieć, to żebyście się skupili na tym, kim jesteście, co lubicie, czego nie lubicie, gdzie macie konflikty wewnętrzne, rozpoznali je i zobaczyli, spojrzeli prawdzie w oczy. Żebyście poszukali waszych prawdziwych motywacji, które was napędzą do osiągania waszych celów i marzeń. I wtedy dopiero przyjrzeli się temu, jakie są techniki, metody, triki i narzędzia. Dziękuję.